26 dzień stycznia, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Balas Park, czyli mini park linowy dla dzieci, pojawi się jeszcze w tym roku na Boleseckiej Wiadukt Plazie. Najmłodsi bolesawianie korzystają tam oczywiście ze wszystkich dostępnych już urządzeń, ale to stworzy nowe możliwości zabaw na wolnym powietrzu. Wiadukt Plaza z pump trackiem i skateparkiem oraz z innymi urządzeniami, które tam się sukcesywnie pojawiają, to już miejsce sprawdzone i popularne wśród bolesławian, a szczególnie tych młodych i najmłodszych. I właśnie z myślą o tych ostatnich, jeszcze w tym roku pojawi się tam zupełna nowość. Mam radosną nowinę dla wszystkich dzieci. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci się tam czuły jeszcze bardziej komfortowo, ponieważ podpatrzyliśmy w innym mieście, jak działa taki Balance Park. No i powiedzmy, że zrobiło to na nas duże wrażenie i postanowiliśmy coś takiego zafundować naszym małym bolesławianom. Czyli dzieci, małe dzieci szczególnie będą miały możliwość bycia na prawdziwym parku linowym, Balance Parku. Park linowy to będzie kolejny element wyposażenia tego miejsca w urządzenia sportowe i rekreacyjne. Naszym marzeniem i takim zamiarem jest dopełnienie pewnymi urządzeniami pump tracku, czy tak jak niektórzy mówią, wiadukt plaza, czyli obszaru przy wiadukcie. No to był, uważam, strzał w dziesiątkę. Sama budowa pump tracku i skateparku, tych mini urządzeń do wspinaczki, doszły elementy związane z piłkarzyki i takie elementy dodatkowe. Ławki, to całe wyposażenie, zrobiliśmy oświetlenie. Względy bezpieczeństwa wpłynęły też na zamontowanie w tym miejscu ogrodzenia. Natomiast dopełnieniem elementów zwiększających bezpieczeństwo na wiadukt plazie będzie zamontowanie jeszcze w tym roku monitoringu wizyjnego. Mieliśmy do czynienia niestety w ubiegłych latach również z osobami, które nie przestrzegały norm i zasad i regulaminu, spożywając tam alkohol, a też dochodziło do innych wydarzeń. W związku z czym ten monitoring, który będzie podłączony do sieci, którym zajmuje się Straż Miejska, powinien tych ludzi, którzy przebywają w innych celach niż te, o których mówimy, zazwyczaj po prostu z tego miejsca przepędzić. Zamontowanie Balance Parku kosztować będzie budżet miasta 160 tysięcy złotych. Natomiast monitoring wizyjny kosztował będzie 250 tysięcy. Będzie on obejmował 7 kamer, a w tym jedna będzie obrotowa. Ustawione też zostaną dwa dodatkowe słupy dla kamer. Pozostałe zamontowane będą na stojących już tam słupach oświetleniowych. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Będzie m.in. o bezpłatnej pomocy w różnych kwestiach, na którą mogą liczyć obcokrajowcy mieszkający bądź pracujący na Dolnym Śląsku. Boleseccy policjanci zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę poszukiwanego listem gończym. 42-letni mężczyzna, były mieszkaniec Bolesławca, był poszukiwany, ponieważ ma do odbycia karę 2 lat więzienia za groźby karalne. Zatrzymany był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Boleseccka Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy zorganizuje w tym roku cykl wydarzeń pod nazwą Cyprionalia 2021. Będą one nawiązywać do przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Poza okazją rocznicową ten poeta, dramatopisarz, prozaik, rzeźbiarz i malarz jest też patronem biblioteki. Pierwszym wydarzeniem jest kącik norwidowski na pierwszym piętrze budynku z książkami, grafikami i wierszami Norwida. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zadania te powinny zostać zrealizowane od 19 marca do końca tego roku. Oferty w tej sprawie należy składać do Urzędu Marszałkowskiego do 12 lutego. Szczegóły i formularze do pobrania dostępne są na witrynie internetowej urzędu. Na Dolnym Śląsku w poniedziałek pojawiło się 312 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W powiecie bolesławieckim było ich 23. W całym regionie zmarło wczoraj 29 zakażonych osób, w tym 16 na choroby współistniejące.
Wykonano 3981 testów, z których pozytywny wynik dotyczył 411. Powiat Bolesławiecki przystąpił w tym roku do realizacji programu wyrównywania różnic między regionami. W ramach programu można się ubiegać o finanse na likwidację barier w zakresie umożliwiającym osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się i komunikowanie. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe. Wnioski w tej sprawie należy składać do 15 lutego do starostwa. Szczegółowe informacje dostępne są na witrynie internetowej PFRON-u. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przypomina obcokrajowcom o projekcie Integracja, Adaptacja, Akceptacja – Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku. W jego ramach mogą oni bezpłatnie uzyskać pomoc w załatwieniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń związanych z pobytem i zatrudnieniem oraz profesjonalne porady prawne lub zawodowe. Więcej informacji w tej sprawie na witrynie internetowej urzędu oraz witrynie patrona projektu Fundacji Ukraina. Mimo epidemii odbędzie się w tym roku prestiżowy bieg Piastów w Jakuszycach. Starty odbędą się jednak indywidualnie i będą możliwe przez 2 tygodnie. Bieg narciarski rozpocznie się 20 lutego, a zakończy 7 marca. Materiał telewizji Dami. 45. bieg Piastów został wydłużony. Z 9-dniowego festiwalu narciarstwa biegowego zrobiło się 16-dniowe święto. Starty odbędą się na dystansach rodzinnej dwunastki, 15-kilometrowego memoriału Stanisława Michonia, nocnej dwunastki oraz 6, 25, 30 i 50 kilometrów. W tym roku zrezygnowano z organizacji biegów dla dzieci. Bieg Piastów odbędzie się w trybie startów indywidualnych. W dalszym ciągu można się zapisywać za pośrednictwem strony internetowej Biegu Piastów. Na listach startowych widnieje ponad 4,5 tysiąca osób. Pakiet startowy będzie można odebrać w biurze wydawania numerów w hotelu Bornit jak co roku, ale także będzie można prosić nas o jego wysyłkę. Co w przypadku, jeśli ktoś zrezygnuje z chęci uczestnictwa w najbliższym biegu Piastów? Jeżeli ktoś nie chce przyjechać, obawia się, to też dajemy możliwości zwrotu wpisowego w wysokości 100%. Można też tą opłatę przenieść na darowiznę, na utrzymanie tras, albo przenieść te pieniążki na przyszły rok, na ten sam bieg, albo wystartować, do czego zachęcamy i apelujemy. Argumentem, który ma przemówić do sportowców za startem w zawodach, ma być fakt, że wyniki będą zaliczane do oficjalnej klasyfikacji Światowej Federacji Biegów Długodystansowych. Rzeczywiście te biegi będą się liczyły do serii biegów długodystansowych World Lopet i każdy, kto ukończy ten bieg, będzie mógł otrzymać pieczątkę do swojego paszportu World Lopet. 45. bieg Piastów rozpocznie się 20 lutego, a zakończy dopiero 7 marca. Po prognozie pogody dla Bolesławca na środę nadamy nasze powtórkowe programy. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę w Bolesławcu będzie minus 1 stopień Celsjusza. W środę temperatura wzrośnie do 1 stopnia ponad zerem. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże, a w dzień umiarkowane. W nocy opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę, wiał będzie z zachodu.